No dobrze, moi drodzy. Witam was serdecznie. Jak mówiłem ostatnio, popłyniemy gdzieś dalej, poszukać kolejnych przygód. Tak też zrobimy teraz. To była ciekawa wyspa, koniec końców. Bardzo przyjemne miejsce. Płyńmy sobie gdzieś górą. Wow, nie ma opcji. Burze to możemy omijać. Może znajdziemy archipelag ciekawych wysp. Na przykład. Wrak statku. A tu coś jest. Artykuły medyczne. Nie obrażę się. Można by było się uzupełnić wodę na dobrą sprawę. Ciekawe, co to jest. Dobra, zobaczmy. Wrak statku. Przeszukaj. Narzędzia przydadzą się. O, jeszcze bardziej się przy... O! Ognisty wodorost. Żelazny grom? Działo. Wioska Junwików. Dobra, najpierw pozbierajmy wszystko tu w tej okolicy. Ciekawe, czym jest wioska Junwików. Nie zmienia to faktu, że mógłbym się jednak na to blefowanie, znaczy blefowanie, na dyplomację trochę przestawić. Wiekowa krasnoludka splata ręce na piersi, a okalające jej twarz tatuaże wykrzywiają gniewny grymas. If you want to join your son, you can offer yourself to Nemnok next season. No, znowu przegapiłem czas składania ofer. Tatok, you will not speak to outlanders if they mock our ways. You would defend broken traditions? They do not serve us anymore. Our elders crossed the land bridge to protect their children. You disgrace their memory, feeding our young to the mountain Anik. Nemnok will release my son, or perish. Yes, co się stało z twoim synem? He sacrificed himself for the good of the tribe, right, Tatok? Ah, I lived a full life in the shadow of the barrows. Kali deserves the same. Ciekawe jest to, że zawsze, jeżeli składa się ofiarę w jakiejkolwiek religii, to najczęściej jest to jakiś wymysł, robi to kapłan, a nie sam Bóg albo inne jestestwo przyjmuje ofiarę osobiście. Więc tutaj to może być głębsza sprawa. A mnie to nie przeszkadza, możemy lać. Piesek. Nalwi. Stanowczość. Dobra, ona to jest zaślepiona, z nią nie będę rozmawiał. Tatok, możemy pogadać? Pochyl się i popatrz, co dokładniej rzeźbi. Runy pochodzą z języka Nasi, tak. A przynajmniej połowa z nich tworzy litanie siarczystych i barwnych przekleństw. Ah, there goes the rest of my day. What do you want, Outlander? To bardzo ciekawy pancerz. The names of friends and foes are engraved on its hide. Been with the drow, our chieftain. Hey, o co ta kłótnia? Kali to the drowned barrows. Nemnok accepted him. An honor to some. Co to jest ten Nemnok? A great terror of a being, but kind to us when we follow the rules. A false god, you mean? He's not perfect. But he's our god, lass. His likeness is the most any of us have seen. We only meet his ogre minions who guard the isle. A no właśnie, czyli go nie widzieli. They face him in the mountain. Jakby nie było nic, nie wiem o żadnym nowym bogu, więc chyba się muszę temu przyjrzeć. He demands readers, scribes, anyone handy with ink and quill. My Kali had the misfortune to be born clever. Did you say you'd go to the Mountain of Power? Would you find my boy while you're there? We send other tithes to the mountain as well. Gold, gems, items of power. If such things interest you.
Dobra, będę się rozglądał za Kalim. I have no cause to expect help, but I'll take it where I can. Next time it'll be Nemnok who pays. O, uwierz mi, że zapłaci. Poświęcanie ludzi w ogóle jest durnym pomysłem, jak nieszczęście. Nawet nie wnikając w to, czy bogowie istnieją, czy nie. Jednak gdyby bogowie istnieli, nie chcieliby poświęcenia z ludzi. Jak już, to tylko i wyłącznie z nas. Chcesz jedzenia? Dawaj! Uścisk natury. 10% szans na zapewnienie noszącemu i pobliskim sprzymierzeńcom z drewnianej skóry, gdy ten zostanie pierwszy raz trafiony krytycznie. Dodatkowa odporność pancerza przeciwko ogniowi oraz zimnu. Popieram. Chciałabyś coś może ode mnie? Bo tu masz co? W sumie wieprzowinę mogę wziąć. Trup w sumie też. Przyprawy, sól. To na razie mi wystarczy. No to moja droga, mam tutaj pięknej jakości tarcze wieżowe, włócznie, broni, arkebuzery, pistolety, miecze. O, zaraz, bo znowu przegnę. Handel. Dzięki. Mogę też uzupełnić jej zapasy. Pokaż co, aż tak właśnie, uzupełnić zapasy statku. A, mam uzupełnione. Dobra. To won. No come on! Ja nic nie chcę spożywać, ja chcę sobie odłożyć śmieci. Ale to jest bardzo ciekawe. Tylko żebym ja miał to komu założyć. Odporność pancerza przeciwko kłutym. No tak, tylko że jakby to i weszło chociaż z raz. Pancerz przeciwko ogniowi. Bo ona krytycznie, żeby trafiona była, to już kosmos. Ale to może być niezłe. Skuteczność pancerza z 16. Tylko tutaj dochodzi. Zaraz, czekajcie. 12 kłutych, 21 ognia, 18 zimna. 12 to jest co? To jest kwas czy woda? Kwas. A z tym jest ogień plus kwas. No nie, to nie. To zostajemy przy tym. Tutaj atletyka plus 1, drugi oddech, otrzymywanie obrażeń od broni zmniejsza się w miarę utraty zdrowia. Plus 2 do kondycji. 340, 360 pancerza, ale odporności się zwiększają całkiem sporo. Nie jest taka duża różnica, jeżeli chodzi o pancerz i... Znaczy, jeżeli chodzi o punkty zdrowia i całą resztę. Niewrażliwość na efekty odepchnięcia. To mi wcale nie przeszkadza. To jest zawsze troszkę więcej punktów życia oraz większa odporność. Dobra, tak to pojadę. No, jeden punkt przywróconego zdrowia to mi się przyda. Dobra. There, look what the Watcher's given me. It's pretty as a picture, ain't it? No dobra. Czego się jeszcze możemy dowiedzieć? No, z nią nie rozmawiam ewidentnie. Głupia. Albo mu służy. Ślepo. Czyż nie wiem, ślepe służy... zresztą, co się będę wypowiadał. Nawet kapłani w dzisiejszych czasach już ślepo nie służą kościołowi. No proszę. Zalane kurhany. Horyzont na północy przesłania góra, której zbocza wyglądają jak rozkładająca się czaszka. Wysoko nad jej szczytem krążą padlinożerne ptaki, tworząc posępną aureolę. Gdy podchodzisz do podnóża góry, z otworów tworzących usta i oczodoły dobiega cię huk bębnów. Wspiąłbym się chyba z góry. Nierówne skały mają wystarczająco dużo stopni uchwytów, żeby podejść od nasady nosa czaszki. Drżenie wywołane uderzeniem bębnów strąca czasem w dół jakiś niewielki kamyk. No to zespnij się do lewego oczodołu. Docierasz do brzegu oczodołu, ostre zejście w dół prowadzi w głąb czaszki. W ciemności, poniżej migoczą światła. Dobiegają cię też niewiadomego pochodzenia odgłosy. Zejście wymagałoby odpowiednich narzędzi lub bardzo zwinnego zeskoku. Lina z kotwiczką, spokojnie.
Gdy rozglądasz się po okolicy, natrętne bicie w bębny stale tętni ci w uszach. To równie dobrze mogłem samym środkiem przyjść i powiedzieć dzień dobry, chociaż nie. Chociaż nie, bałem się rozejrzeć za tym jego synem, więc nawet lepiej jak może ja się najpierw przekradnę. Big evil monster statue at the entrance. I've got a good feeling about this. A, ja też. Serdeczne F5. Akolita Kinnuk. Mhm. What's this? I already told those Aeton clods were at capacity for scribes and acolytes. Those incessant drums have beaten our guards senseless. We aren't accepting new recruits. Now go! Our progress wallows as you degrade the left eye with your presence. Yeah. Jestem tu nowy. This mountain has no rear end. Only Nemnok's chosen are allowed here. We're all full up. I should kill you for even glimpsing this sanctum uninvited. The new boy. Nemnok fawns over him in the lower. Only acolytes, ogres, and naga go down there, and any of Nagi? Them would chew you to pieces. Okay, nie dasz się uprosić. Spasm of unreason compels you to ask. Dobra, w takim razie ruszam. Na razie. Nemnok hates unexpected. Look. Ja też, tylko się cofnij. Czy ja jestem w stanie go załatwić pod tą tarczą? Pewnie niekoniecznie. Załatwimy tego, który tarczy nie ma. Aha. Kurde no, to są czarownicy. Dobra, zastrzelcie tego. Ten też chyba stanął jej pod tarczą, bo już niewiele obrażeń mogłem mu zadać. Wiesz co? Ej, zrobimy to chyba klasyczniej, jak przywołasz. Dobra, poszło. Tak, poszło. O, upiór. A raz, tu jest jeszcze jakiś akolita. Ja bym to jeszcze inaczej zrobił. Shadi? O, wyciągnąłem go pięknie. Przepraszam bardzo, czy to ssanie, to jest co to jest? Już to wam przeszło, walcie tego akolite Kinku. Chciałem być miły na początku. Ej, ja mogę przez to przechodzić. Nice, myślałem, że to mi też obrażenia zadaje. Znowu nazbierałem śmieci. Notatka od Kinka. Jeden z tych eotańskich przygłupów kopnął przypadkiem przełącznik otwierający prywatny skład mistrza i prawie wyrwał go ze ściany. Czyli święty obowiązek grania na bębnach i łażenia po korytarzach jest aż tak nudny, że muszą po trochu rozbierać nam dom? Pozwoliłem sobie przystawić do przełącznika kilka beczek oleju do lamp. Ten, kto je kopnie, nie zdąży przynajmniej teraz nawet pożałować. No, mam zamęt na głowie cały czas chyba. Dobra, tutaj jest jeszcze kolejny poziom. Zwinne dłonie. A czemużby nie? Może być niezłą złodziejką przecież. Obrotność na jak najwyższym poziomie. Dobra.
teraz zastanówmy się, co dalej. Oplątanie może? Może właśnie nie? Skuteczność wykonywanego leczenia. Tu nie. Tu nie. Przy dwóch sztukach broni szybsze działanie. Postać na początku każdej walki zdobywa koncentrację. O, to się nie obrażę. Dzięki temu jestem w stanie odeprzeć jakiś efekt magiczny. Nofin. Dobra. Coś czuję, że i tak skończy się to jak zwykle. O, już mnie zauważył. Walmy go w dziurę. Strażnik Kurhanów. Dobra, zaraz. Shoti, weź sobie stań gdzieś, gdzie możesz sobie jeszcze stanąć w miarę normalnie. Dobra. Tak, tak, wiem, że hardly seems fair. Zobaczmy, jaki to będzie miało wpływ na przeciwnika. Taki o, dobra. Ten to chyba ma jakąś zarzuconą obronę. Tu bym się wcale nie obraził za jakieś malusieńkie leczonko. Taki twardy mak! A, bo to Ettiny. Okej, rzuć leczenie jakieś sensowne. Jaki on twardy jest. Jest taki wielki. Super. Teraz zmućmy tych akolitów. Będzie już w ogóle spokój. Dawaj, dawaj. Akurat tak sobie ładnie stoję. Mógłbym się zastanowić nad tą błyskawicą. Dobra. Może nikogo nie zabiję. Stanowczo nikogo nie zabije. No dobra. Well, don't see why not. And what do we have? Notatka na kuźni. Niech ta wiadomość posłuży jako przypomnienie, że ogniste naga bardzo nie lubią, gdy się mi przeszkadza. Jeśli musicie schodzić na dół, postarajcie się nie przeszkadzać mistrzyni kuźni Tetus, kiedy pracuje. Wielu z jej podwładnych nie miało w przeszłości zbyt miłych relacji z rozumnymi. Consider it done. No dobra, może być dosyć wesoła jaskinia. To jest zejście na dół. Zaraz, zaraz. Zwiedźmy najpierw górę, żeby nam nic tu z góry nie przylazło na dół. Dobra, po kolei, powolutku. Too slow. Mo, Ixie, oh.
Teraz na Ixiego mogę rzucić coś takiego. Happy to oblige. Never happens. No, trochę nam to zajmie. Bardziej są ci strażnicy pod względem samej wytrzymałości. Mówmy się, nas jest aż tylu i nie możemy go trafić jednego czy drugiego. Czy ona wystrzeliła dwa razy tak szybko? Nice. Popieram. Ucz się tego, dziewczyno, częściej. Sure thing. Spokojnie, z babką sobie jeszcze poradzę. What can I do you for? Z pułapką do niczego. I got this. I got this. Rozumiem, że to jest jakiś tam prowizorycznie ichni. Nie, no widzę, że tutaj jest. To jakiś prowizoryczny ich skarbiec. No to jest wyjście na archipelag. A, bo to jest drugi oczodół. Zakładam, nie? Weźmy sobie, rzucimy na łapkę. Ta, to jest drugi oczodół. Znaczy tutaj, tu jest wejście do ust pewnie. Biuro skrybów, koszary. No dobra, no to koszary już załatwiliśmy. Dobra, to idźmy na dół. Na górze chłopaka nie było. Zresztą tamten krasnolud. Ile to był chyba krasnolud. Tamten jegomość też to mówił, że go tutaj nie ma, tylko on jest gdzieś tam na dole z nimi. Powinniśmy to załatwić klasycznie. Show them how it's done. Ojej, nawet bardzo klasycznie. Dobra, ja poproszę kolejnego przywołańca. A tu? No, come on! Dobra, strażnik kurhanów. No to olejemy w takim razie. Chrzanić tanków. Rzućmy leczonko. Rzućmy. Dobra, tutaj też troszkę inaczej to zrobimy. Doskok. I... Czy nie powinien mieć? No właśnie. Ucieczka. I stańcie sobie tam. Dobra. Załatwmy tego akolitę najpierw. Załatwiony. I teraz tego akolitę. Jak już pozałatwiamy wszystkich akolitów, będzie nam naprawdę prościej. No, widzę, że ty masz jakiś problem w ogóle. Shoti? Mogłabyś go uleczyć? Jakoś tak w miarę szybko? Okej. Mogłabyś jeszcze rzucić takie obszarowe leczenie? Będzie mi naprawdę miło. Dobra, ja poproszę obronę i nieugiętość. Dobra,
Czy ja to muszę rzucać, czy to się po prostu włącza? Dobra, to już jest włączone. Skryba czarownik. Tego się pozbędziemy. A tu poproszę periodyczne leczenie. Tutaj poproszę... Ej, no come on! Dlaczego oni mają? No właśnie. SI nieaktywna. Tak to ma być ustawione. Cały czas. Tu mam zbani, rzucę na niego jeszcze takie leczonko, bo on już jest na skraju śmierci, więc pewnie dostanie leczenie. A w razie jakby dostał za dużo, to tutaj mam kolejną niespodziankę. Poszło to? Czy ty mógłbyś się w ogóle odsunąć? Stań sobie za nią, ja cię podleczy. Bo to widzę, nie jest ci łatwo. Leczonko. Okej. No w sumie nie było problemu. Weźcie w takim razie tego Jotena. Dobra, tu go podniosło od razu. Czyli zaklęcie dobrze zadziałało. I teraz tak. Potrzebuję tego leczenia bardzo. Więc jakby mi się ona tam postarała. Noż to jest jakiś dowcip. Jeszcze mogę mu zrobić coś takiego. Weźmy mu flamy w ten sposób. Tak będzie prościej. Ja i tak sobie zatrzymuję cały czas grę, więc... Chyba, że w ramach tego jest tylko atakuj. A, jest tylko automatyczny atak. Jak ktoś o tym pomyślał, to nie mam pytań. Geniusz. Okay. A, miałem jeden drugi oddech. A, dam sobie z tym radę. Czy ja mogę dostać jeszcze jakieś leczenie z czegokolwiek w sumie? No. Wystarczy najwyraźniej. Come on, to jest jeden strażnik Kurhanów. Dobrze, że chociaż sporo leczenia mam na swoim wojowniku. Chociaż jak widać, przy twardszych walkach to i tak mu niewiele pomaga. Damn. Przydałby się zaklęcie usuwające rany. Okej, damy radę sobie to odpocząć? Damy radę. Pewne rzeczy, które są niedopracowane w grach, trzeba czasami wykorzystywać. Okej, lejmy w ryj. Yeah, sure thing. Nie, strażnik nie bardzo. Czarownik jak najbardziej. Wiesz co, stań ty sobie dalej z tyłu. Tak będzie prościej. Okej. I żeby było weselej, zmienimy trochę statystyki. Looks like I'm here to stay. Oh,
leczonko. Come on. Dobra, czy ty masz leczenie z przymierzeńca? A, i oczyszcza ze statusów. Pięknie. Podachod! Och, come on! Strażnik, to nie. Olewamy, akolite. Teraz dopiero strażnika. Trochę to zajmie. Wyłączę sobie negatywne efekty. Miałem jeszcze chyba taki rodzaj zaklęcia znoszący... skracający czas pozytywnych efektów na przeciwnikach, nie? Wydaje mi się, że przy kimś to miałem, ale... nie przypomnij sobie, człowiek. Dobra, to było to frontalne wejście od strony czaszki. Okej, tu mamy na razie tylko tego strażaka Kurhanów, więc na razie tylko tego strażaka walimy. Tak, wiem, że to jest strażnik, ale dla mnie jest strażak i też jest równie dobrze. Widzę, że wszyscy się przyglądają, tak? Dawaj tą swoją, tą mistyczną postać. Trochę tam tłuczę więcej. No tak, ona dwa razy strzela. I to całkiem celnie. Jak tak 50 za każdym razem wstawia? Subarashi desu. Trochę czuję się jak w pierwszym Konanie. Kiedy Konan... Nie, w pierwszym Konanie? Tak, w pierwszym Konanie Konan poznaje Valerię. Też oczywiście kult, te sprawy. Dobra, ogniste nagi. A, strażnik, to nie. Mistrzyni Kowalska. Dobra, i tu zaczniemy sobie też tak w miarę z grubej rury. Poproszę tutaj przywołanie. Dobra, daliśmy sobie radę. A tu poproszę też... w sumie bardziej odporność niż całą resztę. I wstawiennictwo, chociaż raczej nie jest potrzebne. Get thrashed. No matko kochana, z czego jest ten strażnik ognistych naga? Co za słabą broń masz? Poważnie? Co ty masz? Zmierz 20-29. Jeszcze zwiększające szybkość działania. Co ty byś chciał innego? Jednoręczną włócznię? Tylko ja nie wiem, czy ty potrafisz używać jednoręcznej włóczni. Także z tym to może nie przesadzajmy. 17-23. 21-31.
Co daje przebiegłość? Przepraszam bardzo. Się nie bardzo dowiedziałem. No tak, ale tu nie ma takiej aż wielkiej różnicy. Nic tam musisz sobie radzić. Ciekawe, ile jego atak. Nie, on po prostu narzucał na siebie jakiś dziwactw. Chodźcie, bo tam już ktoś strzelać zaczął. Okej, czy ty sobie możesz podnieść Cisiego? Albo Cisi? Nie, nie możesz. No niemożliwe, żeby on miał takie... Nie no, rzeczywiście zadaje 0 punktów obrażeń. No dobra, czekajcie chwilę. Czego on zadaje 0 punktów obrażeń? Z jakich... Nie ma negatywnego jakiegoś tam chyba efektu z tego, co kojarzę. Podsumowanie. No dobra, mogę mu dać jakąś tam inną broń, ale... Mistrzostwo w broni. Właśnie, tylko ja szukam w jakiej broni. No właśnie, półmiecz. W jego przypadku to półmiecz. Szabla, włócznia też ma. Szabla, włócznia, miecz. Szabla, włócznia, miecz. No, podczas walki nie mogę zmienić. No dobra. Sobie tak przy okazji zobaczę. Nie mam tu nic takiego, bo to są z początku rozgrywki. No tutaj nic nie ma takiego, co by zadawało rzeczywiście jakieś potworne obrażenie. Brak penetracji? Nic na to nie poradzisz, no. Już? Bo tato przynajmniej ma zwiększającą się szansę na trafienie krytyczne. No to to jakiś tam większy sens ma, no bo prędzej czy później wrzuci tego kryta, nie? Your orders? Ale poza tym nic wielkiego. Dwuręczny miecz ognistych naga, nawet nie był magiczny. Ty. Totalnie chyba bez szału. Mistrzowski miecz dwuręczny. Chyba nie lepszy niż to, co mam. Lepszy! Tylko, że tu jest... Nie zmienia to faktu, że sama broń zadaje większe obrażenia. Bierę. Dobrze, że tutaj jest jeden Etim. Weź ty sobie może odejść, co? Czy ja mogę... Nie mogę. No dobra, to po prostu lejmy. Później się zastanowimy.
Ja czekam na jego atak. Nie, no coś tam zadajesz, chociaż obrażeń, to już nie przesadzaj, ty. Chociaż nie zmienia faktu, że mało. Może mają dużą odporność na cięte obrażenia. Dobra, bo podejrzewam, że zaraz się dogadam z tym ich... Chociaż ciekawe, co jest tutaj w takim razie. Jak już tak wlazłem daleko. A to jest chyba siedlisko tych Etinów. No, ty mi możesz, du, for i w ogóle. To też mi się może przydać. Albo i nie. Już w zasadzie się nie zdążyło przydać. Nie powiem, najwięcej zadają te bronie strzeleckie. Kamień ochrony przed znakiem śmierci. No dobra. Zobaczmy też, co jest tutaj. Łapka uruchomiona. Dobra, no nie zawsze się uda. Masz jeszcze jakieś punkty doświadczenia. Tu nic. Już wlazłem też w jakąś tam pułapkę. Dawaj, walimy. Aż się rozwalimy. Widzę, że tutaj jest jakieś pomieszczenie i to tak na bank, na ryj jest pomieszczenie. Proszę bardzo. Ale dokąd prowadzą schody jeszcze na górę stąd? No to tutaj jestem zdumiony, szczerze mówiąc. Może do jakiegoś płaszcz Nemnoka. Życie pełne cierpienia. Dodatkowe obrażenia otrzymujesz. Zdolność jednak aktywuje się, gdy poziom... błogosławieństwo ducha. Aktywuje się, gdy poziom zdrowia noszącego spada poniżej 75. Zapewnia duchową tarczę. Skuteczność pancerza. Plus 3 i koncentracja. Co jeszcze? Stworzony do bólu. Zdolność atakuje... Aktywuje się, gdy poziom jest na 50, zapewnia żelazną skórę. I później rygiel wrót śmierci. Kurczę, to nie jest taki głupi płaszcz, szczerze mówiąc. I tak się zastanawiam, czy... by temu tego komuś nie poddać, bo mimo wszystko, że zwiększa o 15% otrzymywane przez nas obrażenia, to też strasznie dużo później narzuca na nas efektów. Dobra, spróbujemy sobie tak na razie, jak to będzie z tym płaszczem. Tutaj nie ma kompletnie nic. Mocno rzuty zwoje, trzymają się w całości tylko dzięki szwom na ich widać ślady. Czy to są główne kwatery Nemnoka? Ale ciekawe... Dobra, czyli tamto małe pomieszczonko na samym środku to jest miejsce odprawiania rytuału Nemnoka. Czyli tutaj. Dobra. Czekajcie chwilę. Odpoczniemy sobie, bo dopiero teraz zauważyłem, że przecież te pułapki tak mi wklepały, że to się w głowie nie mieści.
Chcę wiedzieć, kim jest ten Nemnok, o co chodzi z tym Nemnokiem i w ogóle, co to jest ten Nemnok. Ale to może jest dobry sposób na zakończenie właśnie naszej przygody. O Nemnoku dowiecie się już w następnym odcinku, a ja wam serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne przygody. Hej, hej!